Kto zabił parę Niemców podróżujących kamperem do Polski w 2012 roku? A jak zmieni się rynek podwozi w przeciągu najbliższych lat, patrząc na to, że mamy nową Toyotę i nowego Renault Mastera? A ilu tak naprawdę nielegalnych imigrantów zmieści się w jednym kamperze? O tym wszystkim dzisiaj, czyli w kolejnym odcinku z serii Biwak News, która podsumowuje minione tygodnie w branży kempingowo-karawaningowej. Witam Was serdecznie, nazywam się Bartłomiej Reś. To jest oczywiście kanał na e, biwaku. Rozpoczął się listopad, a właściwie trwa listopad. Moim zdaniem jeden z najgorszych miesięcy, jeżeli chodzi o podróżowanie kamperem, czy przyczepą e, kempingową. Temperatury na zewnątrz oscylują już bardziej bliżej tych zimowych, aniżeli letnich, mamy pomieszany deszcz ze śniegiem, i generalnie ta aura pogodowa jest naprawdę depresyjno-okrutna. Tu możecie użyć kilku różnych określeń. Nie dziwi mnie fakt, że mało z Was widuje na drogach przy codziennym podróżowaniu. Kempingi są zamknięte, większość atrakcji w Polsce również jest pozamykana. Nawet gdybyśmy chcieli jechać, to po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma dokąd. Mam nadzieję jednak, że przetrwamy listopad, zaraz przejdziemy Płynnie do e, grudnia, a grudzień to już święta, to już jarmarki bożonarodzeniowe, to już pierwsze zimowe e, narciarstwo, atrakcje i inne sporty e, ekstremalno-rozrywkowe, w których można jak najbardziej użyć kampera czy przyczepy. Zapraszam moje drodzy na kolejne wydanie z serii Biwak News. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Startujemy. A zaczynamy to wydanie Biwak Newsów od informacji, która dotknęła społeczeństwo nie tylko karawaningowe, ale generalnie wszystkich w naszym kraju ponad dekadę temu. W 2012 roku niemiecka para emerytów decyduje się zamienić pieniądze z Polisy na Życie na kampera i nim ruszyć w świat. Tuż przed Euro 2012 pojawiają się w Warszawie, a chwilę później policja znajduje ich z masakrem sakrowane ciała w pobliżu haszczy na siekierkach niedaleko jeziorka Czerniakowskiego. Ta sprawa dotknęła opinię publiczną ponad 11 lat temu i do dzisiaj nie wiedzieliśmy co tak naprawdę się stało, jaki był powód morderstwa, zastrzelenia tej pary emerytów, ale jak pisze portal tvn24 jest przełom w tej sprawie. Zatrzymano 67-latka podejrzanego o zabójstwo dwójki emerytów z Niemiec. Czynności procesowe i operacyjne yy, pozwoliły na podjęcie na nowo umorzonego śledztwa w sprawie zabójstwa dwójki obywateli Niemiec, które znaleziono na warszawskich sierkierkach w maju 2012 roku zwłoki emerytki znaleziono 20 maja przy ulicy Wołickiej w Warszawie, natomiast przebywający z nią mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych ran w szpitalu krótko po tym e, zdarzenia. Według dowodów, które wówczas udało się e, zgromadzić, kobieta i mężczyzna ponieśli śmierć w wyniku otrzymanych ran postrzałowych z broni o kalibrze 6,5 mm na ciele mężczyzny. Ujawniono także rany cięte. Nieznany pozostawał wówczas motyw zabójstwa. Odludne Brak świadków zdarzenia. Uniemożliwił w tamtym czasie ustalenia tożsamości zabójcy, co doprowadziło do umorzenia tego postępowania w grudniu 2013 roku. W międzyczasie dostaliśmy również informację o tym, że prawdopodobnie, przynajmniej tak, policjanci podejrzewali wtedy, że motyw całego zabójstwa miał na celu zrabowanie majątku zgromadzonego w Czerwonym Volkswagenie krafterze, którym podróżowała para niemieckich emerytów. Później w 2013 roku do informacji. Informacji publicznej zostały podane fakty na temat tego, że w kamperze znaleziono ślady amfetaminy, amfetaminy i kokainy dużej ilości narkotyków. I teraz oczywiście były podejrzenia, że niemiecka para emerytów to kurierzy przemycający narkotyki właśnie z Niemiec do Polski. Później kolejna informacja mówiła o tym, że być może stali się oni mm, takimi bezbronnymi ofiarami rachunków mm, gangstersko-przestępczych. Być może jakieś grupy wcześniej tą furgonetką przewoziły narkotyki, być może były one schowane w tej furgonetce. Nie wiadomo. Wiemy, słuchajcie, na temat dziś, na temat całego zdarzenia, że 67-letniemu mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. Podwójnego zabójstwa mieszkańców z Hamburga z użyciem broni palnej, za co grozi mu dożywotnie więzienie. Mężczyzna po doprowadzeniu do prokuratury okręgowej w Warszawie złożył wyjaśnienia i trafił do aresztu tak naprawdę po dziś dzień nie wiadomo co się stało, ale zobaczcie, że nawet po tylu po tylu naprawdę wielu wielu latach teoretycznie bez żadnych dowodów i bez żadnych świadków w dalszym ciągu można tożsamość przestępcy ustalić i bardzo się cieszę, że tak się stało, a wy, mówię wam o tym w pierwszej kolejności, dlatego byście uważali na siebie podczas waszych podróży. Zarówno w kontekście wyposażenia Waszych domów na kołach, jak i w kontekście podróżowania po różnych zakątkach całego tak naprawdę świata, byście za każdym razem w pierwszej kolejności myśleli o własnym bezpieczeństwie. To jest. Naprawdę, absolutnie najważniejsze. Czy szykuje nam się rewolucja w podwoziach produkowanych dla kamperów w, w najbliższych latach? Prawdopodobnie słuchajcie. Tak, bo news zaczynam od informacji na temat nowego Renault Mastera, czwartej już generacji. Najważniejsza informacja jest taka, że Renault Master czwartej generacji zyska dwulitrowe jednostki napędowe diesla pod maską, co w naszym kraju oznacza oczywiście niską akcyzę i to o wiele niższą. Silnik powyżej 2 litrów 18,6% podatku akcyzowego, silnik do 2 litrów 3,1%, ponad 15% różnicy. W przypadku zakupu domu na kołach za ponad 500 tysięcy złotych naprawdę, uwierzcie, robi różnicę w końcowej cenie. No i teraz mamy na rynku bardzo wiele podwozi podobnych do siebie, a Renault Master czwartej generacji jest zupełnie inny, zarówno pod kątem wyglądu, przede wszystkim zewnętrznego. Nie mogę się troszeczkę przyzwyczaić do tego wielkiego przedniego grilla. Nie zmienia to jednak faktu, że całość jest inna niż to wszystko, co widzieliśmy do tej pory, czyli krótko mówiąc, nudy nie ma. Nudy nie ma również w środku, zwłaszcza podoba mi się środkowy pulpit z tym takim dużym ekranem multimedialnym skierowanym w stronę kierowcy, dokładnie tak samo jak w starych dobrych samochodach niemieckiego producenta, czyli BMW. Tam również środkowy pulpit był skierowany w stronę kierowcy. Bardzo ładnie to wyglądało i było to przede wszystkim bardzo praktyczne. Pozostałe informacje na temat nowego Mastera to chociażby dane na temat jednostek napędowych będziemy mieli 105, 130, 150 i 170 koni mechanicznych do wyboru. Producent deklaruje, że nowa jednostka napędowa będzie paliła około 1,5 aż litra oleju napędowego na 100 km mniej niż poprzednie generacje tego napędu do wyboru po stronie klienta pozostanie również skrzynia biegów, albo sześciobiegowy manual, albo 9 nowy, 9-stopniowy automat. AG9. Będzie też wersja elektryczna, o której oczywiście nie wspominam w kontekście karawaningu, bo dla nas to jest absolutnie informacja niewartościowa. Natomiast wartościową informacją jest fakt, że nowy master dostanie aż 20 układów wspierających kierowcę. Tutaj można wymienić na przykład system wspomagający stabilność podczas holowania przyczepy, również kempingowej, jak najbardziej. Nowatorski dynamiczny system kontroli hamowania ma trzymać skuteczność hamowania i odpowiednie wyczucie pedału niezależnie od ciężaru pojazdu. No i tutaj w przypadku caravaningu ta informacja już coś nam mówi. Pojawi się również nowy system multimedialny Open Air Link, który zawiera aż 10-calowy dotykowy wyświetlacz oraz przewodowe i bezprzewodowe możliwości parowania smartfona z Android Auto i Apple CarPlay. Czyli dostaniemy coś na podobę tego co widzimy w Mercedesie sprinterze. Ten system Open Air Link będzie z czasem rozwijany przez programistów, którzy będą dodawali nowe funkcje, a bezpłatne aktualizacje tegoż systemu będą się pojawiały przez 5 lat. Zdalnych oczywiście, aktualizacjach tutaj mówimy. Wbudowane funkcje Google. Google Maps, Google Play, sterowanie głosem asystenta Google zintegrowanego bezpośrednio z autem, to również się tutaj pojawia w nowym masterze. 7 podstawowych kolorów rakieru, 300 opcjonalnych odcieni, 20 wariantów nadwozi i kubatura ładowni od 11 do nawet 22 metrów sześciennych. Nowy master, według producenta, ma również mieć mniejszą średnicę zawracania, aż o 1,5 metra. Mamy tutaj, słuchajcie, kilka różnych wariantów napędu. Dla L2 przednia oś, dla L3 albo przednia, albo tylna. Dla L4 tylko tylna oś. I nowe wcielenie Renault Mastera w salonach ma się pojawić na wiosnę przyszłego roku, czyli tuż, tuż, czyli w przyszłym roku prawdopodobnie zobaczymy nowe kampery na bazie Renault Mastera. Pozostaje jedno pytanie, ile to wszystko będzie kosztowało jeżeli pułap cenowy będzie rozsądny, to uważam, że Ford ma się czego e, obawiać, bo obecnie Ford w naszym kraju Transit e, bryluje, jeżeli chodzi o dwulitrówki, 170 koni i sześciobiegowy automat. Nie jest jednak tajemnicą, że cały wygląd e, Forda Transita jest już nieco archaiczny, a tutaj zyskujemy zupełnie e, nową bryłę, więc może być spora rewolucja na rynku e, podwozi. Jestem mega ciekaw nowego Renault. Master w wersji 4 i jestem mega ciekaw tego, jak wielu producentów kamperów zdecyduje się właśnie na to podwozie. Pozostaje oczywiście też pytanie, co z dostępnością nowego Renault Master czwartej generacji, ale na te pytania znajdziemy odpowiedzi już w przyszłym roku, czyli wytrzymajmy dosłownie kilka miesięcy. Ilu nielegalnych imigrantów można przewozić w kamperze? Okazuje się, że nawet 15 15, 15, 15, raczej 15, umówmy się. Camper przekraczający granicę o tej porze roku może budzić podejrzenia. Czytamy na portalu motoryzacyjnym autokult.pl zobaczcie jak długo i jak ciągle jest kontynuowana w ogólnopolskich narracjach media, że te pojazdy są wyłącznie do, przeznaczone do użytku tylko w okresie letnio wiosennym nie ma ich co używać w okresie jesienno- a jeszcze kto by pomyślał wariat zimowym i bardzo mnie to denerwuje. Mamy dzisiaj nowoczesne konstrukcje, podgrzewane podłogi, świetne izolacje, wydajne systemy grzewcze, a w dalszym ciągu dziennikarze ogólnopolscy nic tak naprawdę na temat karawaningu nie wiedzą i piszą takie buble. No ale wróćmy do tematu. Przypuszczenia funkcjonariuszy były słuszne, by skontrolować pojazd camper, typu camper podróżujący o tej porze roku, do zatrzymania doszło na terenie gminy Szypliszki w pobliżu polsko-litewskiej granicy. Tamtejsi policjanci w ramach wsparcia Straży Granicznej zatrzymali do kontroli kampera na łotewskich numerach rejestracyjnych. Kierowca tego pojazdu wcale nie jechał na wakacje, tylko przewoził 15 cudzoziemców. 10 z nich to obywatele Syrii, po dwóch obywateli Maroka i Etiopii oraz jeden Somalijczyk. Wszyscy wjechali do naszego kraju nielegalnie. Pasaż Wraz z kierowcą, 32-letnim Łotyszem, zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. W ocenie strażników migranci próbowali się dostać na zachód Europy. W ramach mm, remisji zostali przekazani stronie litewskiej. Tak to moi drodzy wygląda: nawet kampery potrafią być wykorzystywane do celów nielegalnych. Albo przewóz narkotyków, albo nielegalni imigranci. Naprawdę, coś złego się dzieje. I pamiętajcie, że w związku z takimi informacjami możecie być narażeni na częstsze kontrole gdzieś przy przekraczaniu granic. Zawsze miejcie to na uwadze i proszę, nie przewoźcie w kamperach nielegalnych imigrantów. A moi drodzy, sponsorem dzisiejszego odcinka jest polski producent kamperów firma Balcamp, ale dzisiaj nie o produkcji kamperów, tylko o tym kamperze, w którym aktualnie się znajduję i który jest wystawiony na sprzedaż. Mam przyjemność nim podróżować od bodajże już chyba trzech tygodni, głównie na takie wycieczki weekendowe, gdzieś na termy, gdzieś tutaj w okolice, w ramach czystej przyjaźni mojej z właścicielem firmy Balcamp. I ten kamper w pełni zintegrowana Mobilvetta jacht model 9.5 została przyjęta w ramach rozliczenia z klientem. Jest to kamper używany na bazie Fiata Ducato z tą jeszcze nieco starszą skrzynią półautomatyczną fiata, bardzo fajna, pełna integra z moim zdaniem, niesamowitym designem, jeżeli chodzi o wnętrze mobilvetta, czyli włoska Marka Od zawsze mi się podobała, jeżeli chodzi o wykończenie, stylizację. Głównie te oświetlenie wszędobylskie LED-owe zainstalowane na pokładzie tychże kamperów, i tutaj oczywiście mamy tego jak najlepszy dowód, że tak jest. Camper jest wystawiony na sprzedaż. Z tego, co poinformował mnie Marek Balicki z firmy Balcamp, jest to najniższa cena oferowana na polskim rynku, jeżeli chodzi o ten model. Możecie go mieć za 360, okolice 360 tysięcy złotych brutto, więc jeżeli macie ochotę na zakup sprawdzonej używki, oczywiście nie po wypożyczalni, tylko od prywatnego klienta, który, tak jak mówiłem, pozostawił ten samochód w rozliczeniu. Samochód bardzo dobrze co warto zaznaczyć doposażonym w wersji czteroosobowej z dużą lodówką, telewizorem, podwójną podłogą ogrzewaną, oczywiście podwójną podłogą olbrzymim garażem, to wszystko jak najbardziej macie już tutaj w zestawie to nie pozostaje wam nic innego, jak skontaktować się z firmą Balkam i poznać szczegóły tejże oferty. Ja podróżowałem tym samochodem przez 3 tygodnie, w warunkach naprawdę już bardziej zimowych, aniżeli letnich, złego słowa na niego nie. Powiem, tu wszystko gra i buczy tak, jak powinno grać i buczeć w kamperze za takie pieniądze. A gratis otrzymujecie ten niesamowity design i bardzo jasne wnętrze, które naprawdę przypadło mi do gustu. Nad kolejnym newsem zastanawiałem się, moi drodzy, naprawdę bardzo długo, jak wam go przekazać, bo trzeba tutaj zrozumieć każdą stronę, która występuje w tym konflikcie, a mowa o konflikcie w Gdańsku. Dziennik Bałtycki 20 listopada e, publikuje artykuł turystyczny Galimatia z Gdańska rzecz o kamperach i gdzie jest legalnie parkować autorstwa pana Kamila Kusiera. No i tutaj tenże artykuł jest 17 zdjęciami obrazującymi znaną miejscówkę na dziku przy ulicy Następce w Gdańsku, bardzo niedaleko starego miasta, gdzie rzeczywiście potrafi parkować kilkanaście, nawet kilkadziesiąt przeróżnych pojazdów kempingowych, zwłaszcza w okresie letnim. Takie są fakty. Czy to przeszkoda? Czytamy w nagłówku tego artykułu. W jakimś stopniu na pewno, choć mieszkańcy Gdańska zwracają uwagę na inny problem, mianowicie na fakt, że te Pojazdy zwyczajnie w świecie blokują przejazd lub stwarzają zagrożenie dla ruchu. I kiedy przeczytamy to zdanie i spojrzymy na te 17 zdjęć zamieszczonych w artykule, to spojrzymy że tam te wszystkie pojazdy kempingowe stoją jak pod linijkę. Jeżeli mnie oglądacie często, to wiecie, że w Biwak Newsach zwracałem już uwagę na fakt idiotycznego parkowania kamperem w sposób nielegalny, ale też nietaktowny, blokujący przejazd, blokujący miejsca parkingowe, nieprzeznaczone dla pojazdów kempingowych, ale tutaj na tych zdjęciach to jest po prostu książkowy przykład tego, jak brać karawaningowa powinna się zachowywać. Kampery są zaparkowane idealnie, nikt nie wystaje, nikt się nie wyróżnia. Kampery stoją zaparkowane dokładnie w ten sam sposób jak inne auta osobowe, więc nie wiem, jakie stwarzają tutaj zagrożenie dla ruchu. Czytamy również w tym artykule, że. Um, czy kampery nie mają żadnych ograniczeń? Tak nie mają. W Polsce postoje kamperem na dziko są legalne. Zakaz wjazdu dotyczy jedynie rezerwatów przyrody i prywatnych posesji. Polska jest jednym z nielicznych miejsc w Europie, gdzie takie postoje jeszcze są legalne. No, Panie Kamilu, za to ostatnie zdanie to powinien Pan dostać po głowie, bo po pierwsze, Polska nie jest jednym z nielicznych miejsc w Europie. Tak naprawdę, postój na dziko jest zabroniony tak z praktycznego punktu widzenia, jedynie chyba w Chorwacji. W innych krajach jak najbardziej jest to dopuszczalne, legalne. Zasada jest jedna: aby nie było biwakowania. Parkowanie nie jest problemem. Co ciekawe, na tych zdjęciach widać parkowanie, moi drodzy, a nie biwakowanie, pragnę to wyraźnie zaznaczyć. Po drugie, gdzie takie postoje jeszcze są legalne? Rozumiem tutaj sugestie, że trzeba ten fakt zmienić i zanim w ogóle karawaning w Polsce się jakkolwiek rozwinie, to już mamy go zwijać i już mamy po prostu wyautowywać te wszystkie pojazdy kempingowe, bo. Kogoś kłują w oczy, jak na przykład pana Marka Dudzińskiego, który mówi, że co to za problem dla takiego miasta jak Gdańska, by stworzyć ogólnodostępne, nawet i bezpłatne, ale z dodatkową stawką za media, miejsca postojowe. Dodał w, tej, w swojej wypowiedzi, że kilkukrotnie musiał czekać wiele godzin, lub w ostateczności wzywać służby celem pomocy mu w wyjeździe z posesji. Co ciekawe, tutaj Dziennik Bałtycki robi dobrą robotę i pyta o te utrudnienia w Urzędzie Miejskim, a ten odpowiada, że w 2023 roku na numer 986 do Straży Miejskiej trafiło łącznie 11 zgłoszeń dotyczących pojazdów typu camper. W większości przypadków zgłaszane było niewłaściwe parkowanie, postoju o charakterze turystycznym. Strażnicy nie potwierdzili, czyli po prostu była kwestia złego zaparkowania tych pojazdów. I jeżeli mamy do czynienia, z kilkunastoma, kilkudziesięcioma kamperami dziennie zaparkowanymi na tej miejscówce na dziko i w różnych innych miejscach każdego dnia w sezonie wakacyjnym i tylko po tym sezonie wakacyjnym stwierdzono 11 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania, to uważam, że ta statystyka zdecydowanie stoi po stronie karawaningowców. Z drugiej strony, patrząc na to, że w całym jakby trójmieście mamy całkiem sporą liczbę miejsc postojowych dedykowanych pojazdom turystycznym i tutaj też ten fakt jest przywoływany w tejże publikacji kemping Stogi, ośrodek wypoczynkowy przy Wydmach PG Camper Park, e, zlokalizowany przy ulicy Towarowej kemping Bursztynowy Las, a nawet mowa jest o kempingu Park 45 w Sopocie, gdzie mamy do dyspozycji 3 hektarową przestrzeń e, na której możemy się zatrzymać kamperem lub przyczepą kempingową i tutaj z jednej strony słuchajcie jest tak. Myślę, że są trzy strony medalu. Może tak to wyjaśnię. Po pierwsze, uważam, że jeżeli tak parkujemy na dziko, jak na przedstawionych tych zdjęciach, to nic nikomu tak naprawdę do tego. Jeżeli nikt nie wylewa toalety, jeżeli nikt nie zostawia śmieci, jeżeli samochody kempingowe są zaparkowane tak samo jak auta osobowe, nie ma tam żadnych innych zakazów, są opłacone, nie wiem, jakieś postoje w automatach parkingowych, to tak naprawdę. Nikt nie robi nic złego. Po drugie, Uważam, że jeżeli są miejsca kempingowe dostępne w danej lokalizacji, to raczej naszymi pojazdami kempingowymi poja powinniśmy udać się na camper, parki i kempingi. Rozumiem sytuację, gdzie nie ma takich miejsc, gdzie na przykład, o, pojechaliśmy ostatnio na termy u nie ma tam camper parku, nie ma tam żadnego kempingu, nie ma tam żadnego e, miejsca e, postojowego, więc trzeba, musimy się zatrzymać na dziko. W trójmieście sytuacja jest zgoła inna. Park 45. Czyli camping w Sopocie jest otwarty nawet cały rok i śmiało możemy z niego skorzystać, więc trochę rozumiem mieszkańców. Z trzeciej strony uważam, że ten artykuł jest po prostu. Hmm, Dużą taką, wylewa się z niej duża dawka zazdrości, po prostu, na temat tego, że taki pojazd, jak mówiłem Wam przed chwilą, kosztuje 350 tysięcy złotych, albo nawet więcej. Świadomość na temat cen e, kamperów i przyczep kempingowych zdecydowanie wśród polskiego społeczeństwa wzrosła, więc po prostu uważam, że te kampery poprawnie zaparkowane, nie robiące nikomu nic złego, najzwyczajniej w świecie, kują ludzi w oczy. Tak bym to y, określił. Pamiętajcie, krótko mówiąc i na temat, by zawsze zostawić po sobie porządek, by nie blokować przejazdu, by nie wylewać toalet, by nie wyrzucać śmieci, by zadbać o swoją miejscowę, bo jak nas widzą. Tak nas opisują. Nawet 20 listopada, grubo dawno po sezonie wakacyjnym. Swojego czasu było bardzo głośno o kompletnie roztrzaskanym kamperze marki Challenger, kamperze półzintegrowanym, którego kierowca nie zmieścił się pod wiaduktem i cała zabudowa kempingowa, szoferka jak najbardziej się zmieściła, natomiast cała zabudowa kempingowa roztrzaskała się w drobny mak. Pikanterii tej całej historii dodaje fakt że kierował właściciel tego pojazdu, który go miał zaledwie dwa tygodnie. I po dwóch tygodniach, niestety, z kampera nie pozostało absolutnie nie nic. Tymczasem sprawa ponownie wraca do ogólnopolskich mediów i tutaj czytamy, że powinno się nieco tego kierowcę usprawiedliwić. Na wspomnianej bramie, specjalnej bramie usytuowanej tuż przed wjazdem właśnie do tunelu znajduje się znak informujący, że zmieszczą się pod nią pojazdy o wysokości do 2,2 metra. Tymczasem na samym wiadukcie umieszczono już kolejny znak ostrzegający, że przejazd ma tylko 2,1 metra wysokości. Kierowca kampera zwrócił uwagę na bramę, znak na niej, Przejechał bez problemu pod tą bramą. Nie usłyszał prawdopodobnie wynika z treści tego m, artykułu, że nie usłyszał żadnych niepokojących sygnałów. Najczęściej no nad e, takimi bramami, po, pod takimi bramami, wiszą belki, które zahaczają o pojazd i wyraźnie słychać, że zahaczyły e, o pojazd, dając wyraźny znak kierowcy, że sorry, ale pod tym wiaduktem się nie zmieścisz. Tutaj przynajmniej z treści tego artykułu wynika, że takiego sygnału ten kierowca nie usłyszał, no i próbował pod tym wiaduktem się zmieścić. Trochę mi się nie chce wierzyć w prawdziwość tegoż artykułu, bo niezależnie czy 210 czy 220 centymetrów wysokości miał ten wiadukt, to i tak kampery zazwyczaj ich wysokość oscyluje w okolicach 3 metrów. Więcej, jeżeli i mówimy o kamperach typu Alkowa, więcej jeżeli mają zamontowane chociażby klimatyzatory na dachu, więc myślę, że i tak, i tak w obu przypadkach kierowca po prostu tej półintegry Challengera najzwyczajniej w świecie pod tym wiaduktem po prostu by się nie zmieścił. Szkoda mi faceta, naprawdę jest mi go mega szkoda, z drugiej strony no chyba widać, że mamy do czynienia z dużym pojazdem, ja często wjeżdżając pod wiadukty mające 3 i więcej Metrów wysokości. Mam obawę, czy na pewno niczym tutaj gdzieś nie e, zahaczę, ale z pewnością wierzę też w to, że kamper o wartości 400 tysięcy zł. Na szczęście był m, ubezpieczony również polisą autokasko i pewnie właścicielowi jakoś z tej sytuacji udało się wybrnąć. Nie zmienia to jednak faktu, że przekazujcie, zwłaszcza tym świeżakom początkującym, informację, że wasz pojazd jest trochę szerszy i wyższy niż zwykły. Bus, czy zwykła osobówka, i na takie ograniczenia na drodze zdecydowanie trzeba. Uważać. Sylwester 2023-2024 zbliża się wielkimi krokami. Mam nadzieję, że będzie nieco bardziej radośniejszy niż e, ubiegłoroczny, chociaż i tak pewnie po nowym roku przyjdą do nas nowe podatki, nowe zmiany polityczne, nowe zmiany na rynku gospodarczym, i powiem Wam, że coraz chyba mniej się cieszymy po prostu z nadejścia e, tego nowego e, roku, tych nowych lat. Bo za każdą zmianą, za każdym nowym rokiem idą nowe zmiany niestety niekorzystne dla nas, zwykłych śmiertelników. Nie zmienia to jednak faktu, że w tę noc sylwestrową z 31 na grudnia na 1 stycznia lubimy się pobawić. I specjalnie dla Was stworzyłem listę imprez sylwestrowych, ale w stylu karawaningowym. Przeróżne imprezy zorganizowane mniej lub bardziej. Zloty, spotkania kameralne, większe zloty są zebrane słuchajcie, na profilu na biwaku EU, na profilu facebookowym oraz na grupie na biwaku, do której jak najbardziej Was zachęcam, byście dołączyli. Oba posty są podpięte, oba posty mają um, informacje na temat wszystkich imprez z linkami prowadzącymi do um, Poznania w większej ilości um, szczegółów. I co najważniejsze, obie listy są na bieżąco przeze mnie aktualizowane, tylko w momencie, gdy dostanę jakikolwiek cynk o tym, że jest gdzieś um, jakaś impreza karawaningowa ogólnodostępna, nie prywatna, ale ogólnodostępna, dostępna, na którą możecie się wybrać, to niezwłocznie obie listy aktualizuję. Także polecam śledzić wszystkie nasze media społecznościowe, bo tam również dużo się dzieje, również w kontekście przeróżnych zlotów imprez i też ciekawych informacji, które zazwyczaj tam są publikowane w skróconej formie, ale szybciej niż wydania Biwak News. Tylko chyba z dziennikarskiego obowiązku informuję Was o tym, że Toyota Pro Ace Max została zaprezentowana w banku prasowym japońskiego producenta. Pojawiły się pierwsze grafiki ilustrujące nowego busa Toyota. On był bardzo szeroko zapowiadany, bardzo krzykliwie był zapowiadany, że wprowadzi pewnego rodzaju rewolucję. Mówiło się w kuluarach, że nawet pojawi się wersja dwulitrowa, co oczywiście elektryzowało rynek karawan. Tutaj w naszym kraju a dostaliśmy po prostu kopię. Zwykłą kopię słuchajcie tego co mamy już na rynku, czyli Fiata Ducato, Citroën Jumpera czy Peugeot Boxera. To jest dokładnie ten sam samochód z tym samym układem napędowym, tą samą gamą silników. Nie zmienia się absolutnie nic jeżeli chodzi o design zewnętrzny i wewnętrzny. To jest po prostu dokładnie kopia tego co już na rynku jest. Po Pojawi się, tylko dodaję też chyba z bardzo już takiego mocnego dziennikarskiego obowiązku, że pojawi się również elektryczny silnik, który będzie generował 270 koni mechanicznych mocy i na mm, obecną chwilę nic więcej nie wiemy. Więcej szczegółów ma pojawić się jeszcze w listopadzie 2023 roku. Dużo mówi się nieoficjalnie na temat tego, dlaczego w ogóle Toyota zdecydowała się wypuścić dokładną kopię Fiata Ducato te wszystkie nieoficjalne doniesienia są dostępne, słuchajcie, w komentarzach właśnie na grupie na biwaku, do której ponownie zapraszam was serdecznie. Nie znamy ceny nowej e, Toyoty, ale czy to dużo zmienia? Prawdopodobnie nie. Użytkownicy, czy to właśnie grupy, czy to na innych portalach piszą, że jedyną, e, jedynym plusem tej informacji jest fakt, że Toyota naprawdę ma dobry serwis i to należy odnotować i e, z tego też powodu prawdopodobnie większą e, Większa ilość klientów wybierze właśnie Toyotę, a nie Fiata Ducato, którego ma dość pod kątem serwisowym, pod kątem obsługi, głównie po sprzedażowej. Przyjdzie, przyjdą zmiany, przyjdzie nowa Toyota, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Natomiast z szumnie zapowiadano jego busa Toyoty wynikło jedno wielkie nic. Dotarłem też do informacji mówiącej o okropnym wypadku na niemieckiej autostradzie A2 w Dolnej Saksonii. Kobieta wypadła z kampera w wyniku kolizji. Czytałem w jednej z publikacji na portalu takim dosyć nietypowym, bo polskiobserwator.de, ale tęże informację potwierdziłem na niemieckojęzycznych portalach. Jak najbardziej do takiego zdarzenia doszło. 62-letni kierowca. BMW z nieznanych przyczyn zjechał z jezdni w prawo, zderzył się z barienką ochronną, pojazd został od niej odrzucony z powrotem na jezdnię i potrącił kampera jadącego w tym samym kierunku. Kamper wpadł w pościsk i ponownie zderzył się z samochodem. Łącznie trzy osoby odniosły drobne obrażenia. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni karetką do sąsiednich szpitali. Autostrada A2 na czas tego zdarzenia została zamknięta na kilka godzin, a straty materialne szacuje się na 165 tysięcy euro. Natomiast najważniejszą informacją jest fakt, że jak podaje niemiecki Bild, dochodzenie w sprawie przebiegu wypadku ujawniło, że ciężko Anna kobieta jest córką pary podróżującej kamperem. Nie siedziała jednak z przodu czy też z tyłu pojazdu, ale położyła się spać podczas podróży, podczas jazdy tego kampera. Rzecznik policji początkowo nie był jednak w stanie tego potwierdzić, ale później wynikło, że jednak tak było. Słuchajcie, ja święty nie jestem i wiem, że wy też święci nie jesteście, ale nie powinno się, absolutnie nie powinno się spać w trakcie y, jazdy kamperem na jakimkolwiek łóżku. Po to mamy pasy bezpieczeństwa, po to mamy dedykowane, homologowane miejsca do jazdy, by po prostu z nich korzystać. Rozumiem, że widzieliście na pewno testy zderzeniowe, w których. Te kampery gną się jak puszki po piwie, jak pudełka zapałek. I nic tak naprawdę nie jest w stanie was uratować. Ale w momencie, kiedy dochodzi właśnie do takiej kolizji, którą. Każdy, jak sami widzicie, przeżył, z której każdy wyszedł tylko z drobnymi obrażeniami ciała, to w przypadku tej kobiety, niestety, ona została już z tego wypadku z ciężkimi obrażeniami przetransportowana do szpitala. Tylko dlatego, że nie siedziała w momencie zdarzenia na homologowanym miejscu nie była przypięta pasami, a spała na łóżku. Do takiej sytuacji absolutnie nie powinno dochodzić. Wiem, rozumiem, wiem, że czasem po prostu chce się spać, ale to zatrzymajmy się pojazdem kempingowym na dowolnym miejscu, dowolnym parkingu, po to w końcu wieziemy ten cały dobytek, te wszystkie łóżka, by po prostu z nich skorzystać w momencie, kiedy jesteśmy zmęczeni i położyć się spać, ale nie róbmy tego w trakcie jazdy, bo może dojść do prawdziwej tragedii. I na samym końcu moi drodzy, Jakub Kocjan poprosił mnie jeszcze o przekazanie Wam krótkiej informacji, że ma na sprzedaż dwa pojazdy używane. Dużo tych pojazdów używanych ostatnio wy, e, pojawia się w ofertach różnych firm, a to dlatego, że dochodzimy do momentu, kiedy większość z tych firm po prostu wymienia flotę. Koko Camper, jako wypożyczalnie działające na terenie Warszawy i Gdańska również tęże flotę e, wymienia i w ofercie mamy dostępnego Campervana Rangera R600, e, 4 wersję z manualną skrzynią biegów w cenie 310 tysięcy zł brutto, więc całkiem sensownie. Aktualny przebieg 48 tysięcy pod koniec sezonu. W ofercie czytamy, że może się zwiększyć do 65 tysięcy km, więc nie jest źle. Kolejny model natomiast to dość, wydaje mi się, poszukiwany kamper, bo są 627GA standardowa półintegra, ale mające aż 5 5 miejsc do jazdy i 5 miejsc do spania plus automatyczną skrzynię biegów i 170-konny e, silnik Forda. I ta mm, półintegra jest oferowana w cenie 305 tysięcy złotych brutto, oczywiście na pełną 23% fakturę VAT. Cena nowego takiego pojazdu z takim wyposażeniem, czyli klimatyzacją, ogrzewaniem i tak dalej, tak dalej, to około 440 tysięcy złotych brutto, więc możecie teraz całkiem sporo za e, Oszczędzić, a pamiętajcie o tym, że kupując samochód z wypożyczalni, kupujecie samochód bardziej, wydaje mi się, czasem sprawdzony od nieznajomego handlarza z rynku wtórnego, bo wypożyczalnia nie może sobie pozwolić na przestój samochodu kempingowego. Naprawia go na bieżąco tylko i wyłącznie w autoryzowanym punkcie dealerskim, punkcie napraw, najczęściej tam, gdzie po prostu tenże pojazd kupiła i to naprawdę jest pojazd z dobrej ręki, pewny, zaufany, jak najbardziej godny polecenia. Wszystkie szczegóły są oczywiście dostępne na witrynie kokokamper.pl I ostatnia, słuchajcie, informacja, która wpadła właściwie tuż przed, moi drodzy, rozpoczęciem dzisiejszego nagrywania, czyli już mniej więcej możecie się domyślić, kiedy zaczynamy zacząłem te nagrywać targi Karawans Salon poinformowały że przyszłoroczna edycja targów poznańskich Karawans Salon 2024 odbędzie się w dniach 3 6 Października 2024. Z tego co widzę, słuchajcie, potrwa całe wydarzenie 3 dni, piątek, sobota, niedziela, prawdopodobnie, prawdopodobnie to tylko wnioskuję z tej krótkiej informacji podanej dzisiaj przez targi. Zrezygnowano z tego dnia biznesowego czwartkowego, czyli powracamy do standardowej formuły targowej. 3-6 październik to bardzo dobra data. Początek października to jeszcze wyższe temperatury, ładniej. Ładniejsza pogoda, ładniejsza aura. No i tym samym dochodzimy do równowagi w przyrodzie. Targi poznańskie robią targi karawaningowe na początku jesieni. Natomiast targi na Darzynie robią targi karawaningowe na początku wiosny, przed sezonem i po sezonie letnim w dobrych bardzo momentach zakupowych dla zarówno klientów jak i dla wystawców. Więc mamy balans i bardzo się z tego powodu cieszę. Dziękuję moi drodzy za dziś, dziękuję za Waszą obecność. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału, zostawcie lajka na Facebooku, sprawdźcie naszą grupę na Facebooku. No i cóż, do zobaczenia wkrótce.